W ciągu 5 lat istnienia zabrzeńskiego kompleksu rekreacji Aquarius Kopernik obiekt odwiedziło ponad 1 000 000 osób. Cieszymy się bardzo, że aż tyle osób korzysta z usług naszego basenu i tego tutaj przy Alei Korfantego, który ma 5 lat i tego przy Placu Krakowskim, który w tym roku obchodzi 90. urodziny. Jak widać, cieszy się ogromną popularnością, mieszkańcy są zadowoleni, mamy obłożenie, można powiedzieć, pełne, więc spełnił na pewno swoją funkcję, tak jak pani prezydent przewidywała w momencie otwarcia tego basenu, że będzie się cieszył powodzeniem, tak on się cieszy i miejmy nadzieję, że przez następne 5 lat również będzie mieć tyle klientów jak do tej pory. Oprócz mieszkańców Zabrza z obiektu Aquarius korzystają goście z miast ościennych. Ja jako gość tutaj, bo gościnnie z miasta ościennego, ale ładnie, przyjemnie. Dwie córki, które czynnie uczestniczą mi w zawodach pływackich i ten basen jest dla nich codziennością, także myślę, że to jest bardzo ważne dla zdrowia. No. Ponad 1 000 000 osób, które odwiedziły ten obiekt, no to świadczy o tym, że jest potrzebny, że warto to robić i warto tu przychodzić. Dlaczego lubisz pływać? Bo to sprawia przyjemność. To jest fajne tak pływać sobie, nauczyć się od przedszkola. Na sukces kompleksu Aquarius Kopernik pracowało wiele osób. To jest jedyny kompleks sportowo-rekreacyjny, na który Zabrze od dawna czekało. To dzięki odwadze pani prezydent mogliśmy doprowadzić tę inwestycję do sukcesu pełnego. Wiemy, jakie były perturbacje przy budowie tego basenu, ale pani prezydent była konsekwentna i stąd możemy się cieszyć, że po 5 latach mamy tak liczne grono mieszkańców, które uczestniczą w zajęciach. Aquarius świętował 5. urodziny prawie cały tydzień. Na ten wyjątkowy czas kompleks przygotował wiele atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Dorośli mogli korzystać m.in. z różnych rytuałów spa. Natomiast dzieci mogły sprawdzić swoją sprawność na wodnym torze przeszkód.